Czy ludzie zawsze mają świadomość wszystkich wad danego rozwiązania, na które się decydują? A może jednak częściej kierują się wyłącznie kwestiami wizualnymi? Co przychodzi Ci na myśl, kiedy słyszysz o najbardziej niepraktycznych rozwiązaniach i rzeczach w domu? Czy sam masz coś takiego na swoim koncie? W dzisiejszym odcinku omówię kolejne rzeczy i rozwiązania, które są niepraktyczne i wyjaśnię też oczywiście dlaczego. A jeżeli tematyka ta Cię interesuje, chcesz ustrzec się przed popełnieniem błędów, zachęcam Cię do obejrzenia mojego poprzedniego odcinka, w którym szczegółowo omawiam takie elementy. Zanim przejdę do konkretów, chciałabym Cię o coś poprosić. Jeżeli mógłbyś coś dla mnie zrobić, to będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniesz przycisk subskrybuj. By to zrobić, konieczne jest założenie poczty na Gmailu. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego odcinka, a mnie pomożesz dalej rozwijać mój kanał. Będę bardzo wdzięczna za Twoją pomoc i ogromne wsparcie. Przechodząc już do rzeczy, zacznijmy od ciemnych płytek w przestrzeni prysznicowej, które tak naprawdę od wielu lat są bardzo modne i nadal wiele osób się na nie decyduje. Z pewnością wiele z takich łazienek wygląda bardzo fajnie i designersko, jednak niestety ciemne płytki w przestrzeni prysznicowej nie są praktycznym wyborem. Już wielokrotnie w swoich filmach mówiłam m.in. o ciemnej ceramice, która przysparza takich samych problemów. Podczas brania kąpieli mydliny zostawiają osad nie tylko na szkle kabiny, ale również i na ścianie czy podłodze. Taka sama sytuacja dzieje się po prostu z czystą wodą, która też pozostawia kamień i osad na powierzchni, na której wysycha. I jest to dużo bardziej widoczne na ciemnych powierzchniach niż na jasnych. A w przypadku twardej wody problem ten niestety jest jeszcze bardziej zauważalny. Wyjątkowo problematyczne w tej sytuacji są ciemne płytki o błyszczącej nawierzchni, na których nawet najmniejszy zaciek jest dużo bardziej zauważalny. By tak naprawdę wyglądały one świetnie, najlepiej byłoby po każdej kąpieli dokładnie wycierać je do sucha. Ale umówmy się, kto ma ochotę i czas, żeby po każdym prysznicu to robić? W pewnym momencie stajemy się niewolnikami własnych decyzji lub jesteśmy zmuszeni do tego, by nauczyć się na pewne rzeczy przymykać oko. Jeżeli komuś faktycznie bardzo zależy na ciemnych płytkach, bo mu się one podobają, może warto byłoby rozważyć, by położyć je w innym miejscu łazienki niż akurat pod prysznicem. Połączyć część ciemnych płytek na przykład z jasnymi lub ewidentnie zrezygnować z tych o błyszczącej nawierzchni. Swoją drogą takie płytki nie powinny być w ogóle kładzione na podłodze w strefach mokrych ze względu na bezpieczeństwo. Ja doskonale rozumiem osoby, którym zależy na ładnej i wyjątkowej przestrzeni. Sama też bardzo zwracam na to uwagę i lubię, kiedy miejsca, w których się znajduję, są ładne, zadbane i jakościowe. Ale w tym wszystkim trzeba też zachować jakiś zdrowy rozsądek. Ja na swoim koncie również mam mało praktyczne wnętrzarskie wybory, z których byłam niesamowicie zadowolona, cieszyłam się jak dziecko, do momentu, kiedy nie zaczęłam z nich korzystać. I bardzo szybko się z nich wyleczyłam. Jeżeli jesteś ciekawy, jakie konkretne błędy popełniłam w swoim domu, to zostawiam tutaj link do filmu, w którym wszystko bardzo szczegółowo omawiam. Czytając komentarze pod moimi filmami, trafiłam na genialny wpis jednej z Was, za który Ci oczywiście bardzo dziękuję, który dotyczył skórzanych uchwytów do szafek kuchennych. I muszę przyznać, że sugestia ta jest niesamowicie trafna, dlatego nie mogłabym o niej nie wspomnieć przy okazji tego odcinka. Skórzane rączki do otwierania szafek czy szuflad w kuchni są rozwiązaniem niepraktycznym. I szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem, jakimi kategoriami ktoś się kieruje przy takim wyborze. Jeżeli chodzi o kwestie wizualne, okej, jest to ładne. Do momentu, kiedy ktoś rączek tych nie będzie dotykał, bo skóra bardzo szybko zacznie w tych miejscach po prostu ciemnieć, a proces ten niestety nie będzie równomierny. Chyba, że komuś właśnie o taki efekt chodzi lub wizualnie zupełnie mu to nie przeszkadza. W kuchni bardzo często mamy brudne i tłuste dłonie. Podczas gotowania brudzi się przecież nie tylko blat roboczy, ale także i fronty. Szuflady oraz szafki otwierane są notorycznie, więc każdorazowo trzeba za coś chwycić, żeby móc wyjąć czy wsadzić jakąś rzecz. Nie wyobrażam sobie, żeby za każdym razem pamiętać o tym, by dokładnie umyć i też wysuszyć dłonie, tylko po to, by nie pobrudzić skórzanych uchwytów. A zabrudzeń tych nie wyczyści się przecież tak łatwo, by wystarczyło przetrzeć je wilgotną ściereczką. Brud i tłuszcz potrafią trwale wsiąkać w skórę i ją odbarwiać. I okej, to są jej naturalne właściwości. Pytanie tylko, czy taki efekt wizualnie będzie dla kogoś zadowalający.
Teraz będzie chyba jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa Twojego zdania i też zdania osób, które mają to rozwiązanie u siebie w domu. A mianowicie spory problem, który występuje przy pomieszczeniach bardzo wysokich, głównie z antresolą, czyli tam, gdzie są wielkie i wysokie okna. Ostatnio tego typu projekty domów są bardzo modne i popularne, dlatego też duża część osób się na nie decyduje. Ciekawe, ile z Was, wybierając taki projekt, w ogóle zastanawiało się i też dowiadywało, w jaki sposób technicznie okna takie można dobrze umyć. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy przed budową lub w jej trakcie w ogóle myśleliście o takich kwestiach. Po pierwsze, niestety nie ma możliwości umycia takich okien bez odpowiedniego sprzętu. Nie umyje się ich stojąc na podłodze, czy wchodząc na jakiś mały stołek, czy nawet drabinkę, bo zwyczajnie się nie dosięgnie. Do tego potrzebne są bardzo wysokie drabiny lub wręcz rusztowania. Oczywiście są specjalne myjki na długich sztycach, ale umówmy się, w przypadku na przykład 6-metrowego okna i tak nie jest to idealne rozwiązanie. Pozostaje jeszcze oczywiście kwestia mycia ram okiennych. Myjką się tego nie załatwi, więc metoda ta w tym przypadku jest niestety nietrafiona. Na rynku dostępne są również roboty myjące do okien, ale one także ram okiennych nie umyją. W dodatku, jeżeli okna te są oddzielone ramami, czy na przykład kawałkiem ściany, to robota tego trzeba w jakiś sposób przestawić z szyby na szybę. I także nie zrobi się tego bez dodatkowego sprzętu, no bo jak fizycznie go tam umieścić? A czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad kwestią zasłon przy takich wielkich oknach? Tu również sytuacja wcale nie jest taka prosta, bo kwestie ich wieszania czy zdejmowania także trzeba wykonywać na wysokościach. A jak zasłony wymagają prania, to niestety do własnej pralki się ich nie wsadzi, bo się tam nie zmieszczą. Weźmy przykład okna, które ma na przykład 6 metrów wysokości na 6 metrów szerokości. Ilość materiału potrzebna na zasłony to pewnie minimum około 70 metrów kwadratowych. Objętość tej tkaniny jest ogromna, więc trzeba znaleźć pralnię, która będzie w stanie to ogarnąć. A nie każda z nich ma do tego też odpowiedni sprzęt. Plus dochodzą do tego jeszcze koszta takiego prania, które potrafią przekraczać nawet 1000 zł za wypranie takich zasłon. W przypadku mycia samych okien pozostaje zawsze opcja wynajęcia ekipy, która profesjonalnie się tym zajmuje. Ale trzeba być świadomym, że ekipa ta wchodzi do naszego domu na przykład z rusztowaniami, więc warto mieć na uwadze kwestię zabezpieczenia podłóg, żeby rusztowanie to ich nie porysowało ani nie powgniatało. A do wszystkich osób, które posiadają dom z antresolą, mam pytanie. Jak radzicie sobie z regulacją temperatury w takim salonie? Fizyki przecież nie jesteśmy w stanie oszukać. Ciepło zawsze się unosi. Więc jak osiągnąć komfortową temperaturę na dole, tak żeby na górze nie było przesadnie gorąco? Dajcie proszę znać w komentarzu pod filmem. Bateria kuchenna bez wyciąganej wylewki to kolejne mało praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku zlewów, które mają duże komory. Kiedy chcemy zlew taki umyć czy po prostu go opłukać, pojawia się problem, bo nie jesteśmy w stanie kierunkować strumienia wody. Nalewanie wody do miski i opłukiwanie ścian zlewu chyba też nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Dużo szybciej i wygodniej robi się to przy pomocy wyciąganej wylewki, która daje nam możliwość dotarcia tak naprawdę do każdego zakamarka, nie wspominając już nawet o kwestii mycia żywności, którą wkładamy do komory i którą dzięki temu bardzo wygodnie możemy umyć. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ciekawa jestem, czy posiadasz któryś z omawianych tu elementów w swoim domu i co tak naprawdę o nim sądzisz? Czy uważasz, że jest on niepraktyczny, czy zupełnie się ze mną nie zgadzasz? O jakich innych elementach zdecydowanie warto byłoby także wspomnieć? Czekam na Twoją opinię w komentarzu pod filmem. My widzimy się już za tydzień, tymczasem do zobaczenia, cześć!